Jak tam, Jacek? Makabra. Ale to nie górskie podjazdy okazały się największym dotychczasowym problemem uczestników rowerowej pielgrzymki z Turku do Wiecznego Miasta. Bus się nam zepsuł, tam z tłokiem coś było nie tak, chyba nie chodził. I wczoraj cały dzień organizowaliśmy, co robić, co będziemy dalej z naszą wyprawą. No, tutaj elegancko nasz szef wyprawy, Dariusz Jasak, ogarnął. Tu nasz nowy pojazd. I bardzo się cieszymy i dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że możemy jechać dalej. Jesteście po prostu mega wielcy. Nosimy was w naszym sercu, naszych myślach i modlitwach. I bardzo jesteśmy wdzięczni i nisko się kłaniamy. Pozdrawiamy was. Awaria busa wożącego całe zaopatrzenie wyprawy uziemiła ją na 2 dni. Ale po pokonaniu problemów optymizm powrócił i żadna górka nie wydaje się już straszna. Jak dzisiejsza trasa, panie Jacku? Dzisiaj nieźle, bo jedziemy z górki, to bardzo długo, bardzo szybko. A gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy nad Dunajem. Proszę. Bardzo fajna trasa, dzisiaj dobrze się jedzie i w końcu jest ciepło. Naprawiłem przed chwilą, naprawiliśmy przed chwilą rower. Teraz można dalej jechać. Dzisiaj fajnie się zjeżdża od górek. Zaraz się Alpy zaczynają, zobaczymy jak to będzie. Teraz przed uczestnikami wyprawy najpiękniejszy krajobrazowo jej moment. Do Rzymu grupa ma dojechać w połowie lipca.